Już muszę włączyć, tak? Uruchomiłam ponownie nagranie, już jesteśmy z powrotem. To jeszcze raz, panie Marku, proszę o zapowiedź. Tak. Przed przerwą nagraliśmy przy pomocy najprostszych sposobów domowego teatru radiowego, nagraliśmy dwa dialogi o dwóch różnych obsadach i teraz w czasie przerwy zmontowałem to w ten sposób, że tam dograłem trochę tych mew, wyciąłem swoje zapowiedzi, uwaga, start, bo one nie należą do dialogu. No i w ten najprostszy sposób przygotowałem dwa pliki dźwiękowe, które chciałbym, żeby się teraz Państwo wszyscy odsłuchali. Prosząc Panią Grażynę o uruchomienie ze slajdu pierwszego, a za chwilę drugiego nagrania. Posłuchajmy. Kochani, jak tam u was? Wczoraj wypadłam z zaburczem. Kochani, ledwo mnie wyciągnęli. Robiłam sobie zdjęcie i nagle lot. Padłam do wody. Najważniejsze, że nic ci się nie stało. Stało się, mnie wyciągnęli, ale mój nowy kostium kąpielowy poszedł na dno. Dobrze, że nie zmarszczam. Brawo! Czyli teraz drugie, tak? Tak? Tak, teraz drugie poprosimy. Dobrze. Kochani, jak to u was? Wczoraj wpadłam w zaburkę. Poważnie? Ledwo mnie wyciągnęli. Robiłam sobie zdjęcie. Najważniejsze, że nic się nie stało. Stało się, mnie wciągnęli, ale mój nowy kostium kąpielowy poszedł nam do mnie. Bardzo to mnie zmarszczą. No to mamy, proszę Państwa, to już wiemy. Tak. Czyli mamy pierwszą próbę za sobą. Było słychać, proszę powiedzieć. No słabo, słabo, tak? Słabo, cichutko. Mhm. Czyli tak, panie też macie takie, nie wiem, czy wcześniej robiłyście takie próby nagrania własnego głosu i teraz jest jakby zmierzenie się ze sprzętem. Czy bliżej dyktafon, czy głośniej mówimy, to wszystko wyjdzie w trakcie pracy potem. Ale jeśli będziecie mówić z wyprostowanymi plecami albo stojąc i mając niezwieszoną głowę, to wtedy głos, bo ja teraz zwiesiłam głowę i ten głos słychać zupełnie inaczej. Jak podniosę głowę, to też dźwięk dociera inaczej do tego dyktafonu, czyli troszeczkę trzeba by mówić głośniej, ale to też w zależności od tego, no, o czym będziemy mówić, o czym będzie scenariusz. Ale zdecydowanie tutaj trzeba poprawić po prostu głośność. No, troszkę ćwiczeń rozgrzewających, cały aparat mowy i... A ja chciałem teraz zapytać, czy pani Irena i pani Ania z dzisiaj i Roma słyszały to nagranie, dotarło do pań? Muszę powiedzieć, że bardzo cichutki głos. Tak jak ja siebie to mało co słyszałam, prawie że początku, pierwszą kwestię prawie że nie słyszałam, potem też bardzo cichusieńko, czyli tak to wyszło, jakbym słabo używała swojego głosu, swojego narzędzia. Natomiast wydaje mi się, że to nagranie drugie, jeśli chodzi o Romę, to jest doskonale, głos świetnie słychać. Więc nie wiem, czy to środki, które używamy do tego, że tak słabo słychać, czy może wina jest na przykład po mojej stronie, że za słabo używam natężenia głosu. Czyli, że... Ale teraz pani Ireno, pani mówi bardzo wyraźnie i głośno. Aha, czyli teraz mi pani słyszy. Tak, rozumiem. Czyli to musi być po też... stronie. Tak, rozumiem. Tak. Pani Ireno, mogło być tak, że na przykład nie zauważyłem, że odległość mojego dyktafonu
po prostu no, odchyliłem na przykład, albo wystarczy tylko, one są bardzo czułe te instrumenty, tak, że odchyliłem ten mikrofon, no bo też nie robię tego na co dzień, prawda? I w tym momencie po prostu mogło być tak, że w drugim nagraniu nieco przypadkowo, ale utrzymałem bliżej mikrofon głośników i w związku z tym lepiej to wyszło. No, metodą prób i błędów, oczywiście jak będziemy nagrywali w pokojach swoich własnych, to ta odległość już nie będzie nam przeszkadzała, prawda, ta nagrywaniowa. Panie Marku, czy jeszcze mogę do Państwa coś powiedzieć na ten temat? Więc mnie na przykład sprawiło trudność, no akurat nie mówię, tylko swoje odczucia własne. Jeśli ja wcześniej widzę tekst, to ja wiem, jak ten tekst odczytać. To znaczy, jakie dać odczucie, czy to jest napięcie, czy to jest zdziwienie, czy to jest może inaczej. Natomiast jak mi się nagle pojawia dymek, który ja nie pamiętam, bo nie muszę pamiętać tekstu, prawda? I ten moment zaskoczenia wychodzi głupio. To znaczy, głupio dla mnie. Bo nie tak, początek zaczynam coś czytać, potem próbuję nadrabiać, żeby ta kwestia, ewentualnie to zdanie stałe, wyszło odpowiednie do tego, co jest. Czy jest znak zapytania, czy zdziwienie, czy inne moje odczucie. Czyli jeśli widzę ten tekst wcześniej, inaczej interpretuję, a inaczej, kiedy nagle pojawia się dymek, ja dopiero oczy, no prawda, otwieram. Ja wiem, że gdybym to robiła trzeci raz, to już niektóre nie się pamięta, ale jak pierwszy to, no czytam jak czytam, no po prostu, prawda? Bo ja wiem, że sama interpunkcja na końcach, jest wykrzyknik, znak zapytania lub wielokropek, to też czy się zawiesza głos, czy się robi zdziwienie, czy coś innego. Czyli to mi w jakimś sensie przeszkadza. Natomiast jeśli mam swój własny tekst, który mam tam coś napisane, to ja już wiem, jak się mam do niego przygotować i go interpretować. Mówiąc prostym moim językiem, broń Boże, nie jakimś tam wyszukane, tylko mówię, że... Ja rozważałem taką możliwość, że na dzisiejszej naszej próbie nagraniowej wyświetlę na slajdzie tekst cały, tylko tekst. Tak. Będziemy czytać przemiennie, ale pomyślałem sobie, że właśnie z uwagi na pierwszą naszą próbę możemy po prostu nie zrobić tego płynnie. Tak. Czyli może być tak, że ktoś przeczyta pytanie i za jakiś czas dopiero pojawi się odpowiedź. W związku z tym wymyśliłem tą historię tej podpowiedzi, jakby gdzie się pojawiają dymki góra-dół. Poza tym też mi zależało na wczuciu się, bo to jest tak, że jak się zaczynamy wczuwać sytuację, tak jak Gosia mówiła, że trzymamy telefon albo że rozmawiamy z kimś, wystarczy tylko, że zobaczymy to prawdziwe morze na obrazku, to lepiej rozumiemy sytuację, która się wydarzyła. Dlatego tutaj korzystam z tego filmu dzisiaj na dzisiejszych warsztatach, ale przecież jak Państwo będziecie scenariusz własny pisali, to Wasza wyobraźnia i tak będzie pełna bogatych obrazów i nie trzeba będzie korzystać z tych podpowiedzi, więc rzeczywiście tekst pisany i odgrywany w całości da lepszą możliwość zagospodarowania wszystkimi intonacjami itd., itd. To był eksperyment, zatem po prostu, który no, w jakiejś części nam przyniósł doświadczenia w ogóle, no i przyjemność, że możemy ze sobą na odległość porozmawiać. Natomiast ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że jak Pani by czytała, czy odgrywała własny tekst, to już widząc, co się za chwilę będzie działo, z odpowiednią umiejętnością, nastawieniem też ten tekst Pani odczyta. A tak przy okazji, to oczywiście wszyscy politycy, którzy czytają teksty z ekranów, są rozpoznawani przez Państwa, prawda? I to widać, że po prostu oni nie mówią z pamięci, tylko podczytują. A tutaj u Was to wyszło tak, że mimo wszystko jednak w tym słuchaniu mieliśmy poczucie, że właśnie taka zdolność po prostu wpisania się w sytuację bez tej takiej otoczki właśnie osoby czytającej. Ale być może to tylko mnie przeszkodziło, ja bardzo przepraszam, ja tylko w swoim imieniu mówiłam, bo jak widzę, dziewczyny zupełnie fajnie sobie poradziły z tym. Czy ja mogę coś powiedzieć? Tak, bardzo prosimy. Dla mnie osobiście to mnie się wydaje, że to tło ptaszków za głośne. One powinny... Aha. Tło powinno być trochę ciszej. Ale to też mamy doświadczenie, które wykorzystacie Państwo do własnych nagrań, że trzeba na tła dźwiękowe bardzo uważać, w zależności od tego, jakim aparatem mowy, że się tak wyrażę okropnie, Państwo dysponujecie. Jeśli mówicie cicho i z natury cicho,
to nie możecie sobie tam jakichś wodospadów Niagara z tyłu puszczać, bo będziecie... I ja bym chciała jeszcze opowiedzieć tutaj z własnego doświadczenia, jak myśmy dla Państwa przygotowywali te przykładowe słuchowiska, zdecydowanie lepiej, naturalniej i łatwiej nagrywa się, jeśli wykonuje się podczas nagrywania jakieś czynności. To znaczy wystarczy wstać albo w zależności od tego, co mamy do opowiedzenia, schylić się, przejść parę kroków, odejść od dyktafonu, pamiętając o tym, że wtedy musimy troszeczkę mówić głośniej, nie spieszyć się z wypowiadaniem kwestii. One też muszą mieć swój rytm i nie można biec, żeby szybko skończyć. Musimy sobie przypomnieć jakby tempo codziennych rozmów, że my też rozmawiając z kimś drugim nie mówimy bardzo szybko, bo ta osoba mówi, ale zaraz, zaraz, no ja nie zrozumiałam. Powiedz jeszcze raz i troszkę wolniej. Dawanie sobie czasu przy nagraniu i powtarzanie to kilka razy, to Państwo sami zobaczycie, że to wprowadzicie sobie jakby taką dyscyplinę i sposób nagrania, który będzie dla Was i tylko dla Was właściwy. Że na przykład dojdziecie do wniosku, że jak wstaliście, to jest lepiej. Albo na przykład wystarczy nawet wyprostować plecy i troszeczkę odciągnąć tak, żeby tutaj kark, szyja była prosta, to wtedy dźwięki, które wypowiadamy przed nagrywaniem, one są głośniejsze i wyraźniejsze. Jak jesteśmy zgarbieni i głowa jest schylona do stołu, to dźwięk wchodzi w mebel, a nie wchodzi w... No to są wszystko takie rzeczy, które Państwu staną się przejrzyste i jasne, jak nawet dokonacie sobie teraz próby nagrania, nie wiem, 3-4 kwestii jakichś, byle jakich, która jest godzina, no zobacz, znowu nie wziąłeś zegarka i nagrajcie sobie to i zobaczcie, co musicie poprawić, czy mówić bliżej dyktafonu, czy dalej dyktafonu, czy wystarczy się wyprostować, czy sprawia Wam przyjemność, jak wstajecie i ruszacie się, wtedy kwestie są wypowiadane bardziej naturalnie, to wszystko jest do zrobienia, tym bardziej, że to nie będą jakieś przecież ogromnie dwugodzinne spektakle, tylko te kilka minut, to będziecie Państwo mogli sobie na własnym sprzęcie, we własnym rytmie to przećwiczyć też. A teraz chciałbym Pani z dziś odpowiedzieć. Tak. Czy widać, że ja tu się będę rysował? Widać, nie, my Państwa nie widzimy. Tak? Widać, że... Kartkę widać. Tak, tak. Kartkę kawałek widać. Tak. Bardzo chcę szybciutko powiedzieć. Jak wrzuciłem Wasze nagrania, to mam jedną ścieżkę i w tym programie, ponieważ mówimy raz ciszej, raz głośniej, to ta linia nagrywania mniej więcej przybiega tak, nie? Tak. I teraz sobie wrzucam mewy i one też mają coś takiego. I teraz pierwszy ruch, jaki robię, to obniżam wszystkie mewy, żeby jak najciszej były nagrane. To trochę miałem mało czasu, ale metodą prób i błędów byłbym w stanie wyciszyć te mewy tak, żeby one nie przeszkadzały. Ale jeszcze jest taka fajna tutaj technika, która pozwala, i to tylko chciałem powiedzieć, że zaznaczyć na przykład tu w Waszym mówieniu nastąpiła pauza. To ja podnoszę poziom mew, a tam, gdzie mówicie, obniżam. To jest bardzo proste narzędzie, które pozwala wyregulować tła w taki sposób, że jak jest pusto między osobami rozmawiającymi, to podnosimy efekty. I je tak. I teraz Pani Zdzisiu, gdyby na przykład, niekoniecznie to musimy robić, ale gdyby w Pani opowieści wystąpiło coś takiego, że otwieramy okno i słyszymy za oknem, bo tam karnisz spada i tak dalej, i za oknem słyszymy gwar na przykład dzieci bawiących się na placu zabaw, to dzięki tej technice możemy zrobić, no to ja otwieram okno i słyszymy podniesiony poziom efektów dźwiękowych dziejących się za oknem, a jak Pani wraca do rozmowy na przykład telefonicznej z synem, no to zięciem, przepraszam, no to po prostu znowu to wyciszamy. Te rzeczy są możliwe, oczywiście to my będziemy, czy tam Państwo w Łodzi, którzy są w tym projekcie zaproszeni do pracy nad montażem, to będą nad tym pracowali. To są oczywiście rzeczy, które tylko wyjaśniam woli, że tak powiem, orientacji nas wszystkich w tym, czym dysponujemy. Rozumiem.
Tak, tak. Pani Reno, pani ma oczywiście rację, mówiąc o tym, że ten tekst, który nagle wyskakuje, to jest zaskoczeniem i człowiek właściwie dokładnie nie wie, czy ma go przeczytać, czy ma go zinterpretować i tak dalej. Myśmy to zrobili po prostu, żeby nie, żeby Państwa zestresować, spróbować zrealizować takie mikro słuchowisko i pokazać Państwu, jak Wy sami wypadacie, nagrywając. To jest oczywiście dużo łatwiej, jak sami sobie napiszecie tekst i też dopasowując jego treści do Waszych upodobań, nie wiem, umiejętności, czy do tego, czy wolicie mówić cicho, czy głośno, to tak też spróbujcie Państwo pisać, bo jeżeli dla kogoś będzie dużym stresem nagranie siebie mówiącego podniesionym głosem i próbującego się z kimś kłócić, no to nie forsujcie tego Państwo. Znajdźcie sobie taki sposób emocji, który jest Wam bliski i który chcecie pokazać w tym słuchowisku, żeby też się nadmiernie nie obarczać jakimś przedsięwzięciem interpretacyjnym, żeby to było, no żeby to było miłe, po prostu przyjemne dla Was też podczas pracy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Aniu, Pani Zdzisiu, Pani Romo i Pani Ireno. Teraz tylko powiedzcie mi Pani, czy na taką odległość słychać różnicę? Zadam tutaj w stronę Małgosi, mojej żony, takie pytanie. Przepraszam, czy mogę się dosiąść? Nie, nie. To miejsce jest już zajęte. I teraz ja wstanę od stołu, dobrze, gdzie mamy tutaj laptopa. I to samo powiem z innej przestrzeni, dobrze? A spróbujcie powiedzieć mi... Ale czy będzie słychać pana? Właśnie, to o to chodzi. Przepraszam, czy mogę się tutaj dosiąść? Nie, nie, to miejsce jest już zajęte. I teraz mam pytanie, czy za drugim razem było słychać, że ja głos mam w oddali, czyli że tak. Było słychać różnicę? Tak, oczywiście. No to tak. Widzicie, że to właśnie robi tą przestrzeń taką, nie? A ja poza tym musiałam, nawet nie chcąc, musiałam podnieść głos, bo Marek stał dość daleko za komputerem, więc dlatego musicie Państwo, realizując, po prostu się ruszać. Tak. Bo siedzenie przy stole, chyba że zakłada coś takiego scenariusz, że Wy siedzicie przy stole wieczorem i nie wiem, wspominacie albo rozważacie jakiś... No to jest jakby... inscenizacja Waszego pomysłu na teatr. A teraz próbujemy się zrobić takie doświadczenie, tak idę trochę za ciosem. Ja będę się oddalał coraz bardziej w rozmowie, Małgosia, rozmawiamy o jakichś rzeczach, jak zrobić na przykład, bo ja nie umiem nic w kuchni zrobić, więc zrobimy taką instrukcję, że ja idę do kuchni i mam, co proponujesz, co mam pogotować? No, nie wiem, ugotuj rosół. Dobrze, no to będę, zaczynamy improwizację, bo w życiu o tym nie rozmawiali i będę się oddalał przez korytarz i chciałem, żebyście Panie zobaczyły, jak się ten dialog będzie rozciągał w przestrzeni, dobrze? Powiedz do mnie, że mam zrobić coś... No dzisiaj zrobimy premierę kuchenną. Dobrze, to ja już idę. Przygotować roz. Poczekaj, ale powiedz mi najpierw, co ja mam przygotować. Garnek. Ten duży taki stoi na górnej półce, w szafce. Słuchaj, czy to ten garnek? No to przynieś, tak. Dobrze, ale nie pomyl z tym mniejszym. Ten garnek. No ja nie widzę, no ja nie mogę się w tej chwili ruszyć, więc gdybyś mógł przynieść właściwy, to by było szybciej po prostu. Zdecydowanie nie ten. No nie ten. Ten zielony, a to przyniosłeś srebrny, one się różnią. No właśnie, sam odgłos to był srebrny, a nie emaliowany. No, więc właśnie. Słuchajcie. To był odgłos srebrny. Nie wiem, czy nie przesadziłem z trzaskaniem tym garnkami, ale jak to było słychać, powiedzcie Panie? Słychać, rozpoznawalne wtedy jest. Tak? Czyli tak. Słychać, że odchodzę, że tam się schowałem, tak, że coś tam grzebię, szuram i tak dalej. No mewy nie wytworzę.
meby nie wytworzę, ale słuchajcie, to teraz jeszcze zrobimy taki eksperyment radiowy. O, zaraz, pójdę po jakiś naczynie. Tu jest kubek. Ale kubek może być za mały. Aha. To naczynie na pewno też będzie zielone. Nie? Nie, przezroczyste. Ale powiedzcie pani tak, jak? Bo mówię, będę nalewał wodę blisko. Czy to słychać? No tak. No tak, słychać. Słychać. No tak. Dolewanie wody to wygląda jak... Słychać, że nalewam, prawda? Tak. Pan do bazonu. No tak. A teraz posłuchajcie pani teraz tego dźwięku, bo to może być inscenizowana rozmowa przy świecach. Czy słychać było? Zapalanie zapałki. I to jest charakterystyczny dźwięk. Ja nie palę papierosów, ale wiem z doświadczenia słuchowisk radiowych, które w życiu przesłuchałam, że zapalanie papierosa i robienie czegoś takiego, jak się tam ten dym wciąga, to też to słychać w nagraniu radiowym. Ja teraz dmucham świeczkę, też słychać było, tak, prawda? Przyznaczyłam. Więc macie Państwo mnóstwo takich... A ja teraz zamykam szufladę. To jest stary kredens, on troszeczkę inaczej chodzi. Słuchać było? No tak. Zaciśnięcie, tak? Aha. Czyli mnóstwo takich dźwięków domowych, które można zainscenizować. Nalewanie herbaty, zapalanie świeczki. To tworzy już klimat, że wiemy, że to się dzieje wieczorem przecież, a nie w ciągu dnia, no bo w ciągu dnia nie zapalamy świec na ogół. Że zamykamy jakąś szafę, że słychać trzeszczenie podłóg. Myśmy takie, jedno z tych słuchowisk było też takie o tym wnuku, który robiliśmy. Ja też nagrywałam to z przestrzeni przedpokoju i wchodziłam, zbliżałam się, opowiadałam Państwu, że dyktafon leży na stole i to też buduje przestrzeń, żeby o tym pamiętać, nie? Żeby te krowy, musiałam stawać, schylać się i to też jest inaczej słuchać głos po prostu. A teraz poprosiłem pani Grażyno jeszcze tą prezentację z tymi podpowiedziami, tematami dialogów. Tak, tak, już. Muszę się to losować, ale to popracujemy sobie jeszcze. Już. O, jest, ja tutaj muszę się... To idź, proszę. A ja napiję. Telefon dzwoni. Tak. Do drzwi, ale... Czyli tu... Ta druga prezentacja. A nie, dialogi, aha. Dialogi. Dobrze. Z panem Jurkiem i z panią Ireną. Już wiem, tematy scen dialogowych. Tak. Dobrze, już mam. I teraz sobie poćwiczymy. Dobra. Ochranie. Tak. I teraz wiedząc o tym, że mają być po prostu krótka rozmowa, pytanie-odpowiedź, podczas czynności prania. To, że to jest tutaj pranie wstawiłem, to dlatego, żeby... Taki sygnał sentymentu. Czynności. Dobrze. I teraz jakbyśmy napisali krótki dialog o tym, że w domu odbywa się pranie. Jaką proponujecie panie, czy państwo, pierwszą kwestię, która byłaby w dialogu na temat prania? O, prania, skąd się tu znalazła? Dobrze, świetnie. I teraz mamy pierwszą kwestię, przypomnę, tak usłyszałem. O, prania, skąd tu się znalazła? Jaką byście państwo proponowali w tym scenariuszu odpowiedź? Popsuła się moja automatyczna, pożyczyłam od sąsiada. Super. Dobrze. A teraz, bo ja próbuję z pamięci otworzyć. O, Frania, skąd tu się wzięła? Pożyczyłam od sąsiada, bo nam się zepsuła automatyczna. I teraz mamy ten najbardziej ciekawy element. Co ta osoba ma odpowiedzieć na to? Przypomnę, jak to żeśmy utworzyli. O, Frania, ja może skąd i dokładnie. Się tu wzięła? Skąd się tu wzięła? Zepsuła mi się automatyczna. Pożyczyłam od sąsiada, bo zepsuła mi się automatyczna. I co na ten temat powiedziałby tak zwany Jerzy tutaj? A Jerzy mówi,
A to jeszcze działa? Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, ale teraz to, przepraszam. Dobrze, to mamy jakby zapisane. O, Frania, skąd się tu wzięła? Poczułam od sąsiada, zepsuła mi się automatyczna. I Jurek mówił? Jurek, co na to mówił? Jeszcze działa? A to nie działa. Tak. Dobrze. Czy któraś z pań, zaraz, pierwszą kwestię ofrania, skąd się tu wzięła, to pani Ania powiedziała, prawda? Bo ja nie widzę pani. Nie, Irena. Nie, to ja mówiłam wszystkie trzy kwestie, bo Irena. Akurat w głowie to miałam. Tak mi się udało, że mi wszystko na myśl. Dobrze, a to mogłoby być tak, że pani Irena pyta, a która z pań by odpowiedziała tą drugą kwestię? Może być oczywiście, że tak, to pewno. No to super, to działamy w takim razie. Pani Irena pyta, a ochrania skąd się tu wzięła? Potem tak. Druga pani będzie, która pani będzie mówiła? Jeszcze funkcjonuje. To było. To pani Ania teraz będzie odpowiadała. No, mogę i ja, no nie ma sprawy. No to super. No to działamy. Tak. Działamy, tak? No dobrze. Tak. O, Frania, skąd się tu wzięła? O, jeszcze działa, Frania? Ale to ta kwestia, którą Ania w tej chwili powiedziała, to chyba jest ostatnia, bo potem... Tak, pożyczyłam od sąsiada. Tak, pożyczyłam od sąsiada, bo popsuła się moja automatyczna. Tak, prawda? Bo to tak. Jest taki sens wtedy, tak. Dobra, to jeszcze raz. O, Frania, skąd tu się wzięła? No pożyczyłam od sąsiada, bo mi się elektryczna zepsuła. Automatyczna. Automatyczna, tak, bo elektryczna ma być dwie. Tak. I ta ostatnia? O, to jeszcze działa? O, to jeszcze działa. Frania przypomina mi czasy mojego dzieciństwa. No pięknie. Brawo. Brawo, ja się wsłuchałem. No bo za czasów mojego dzieciństwa prało się. Frani. To jeszcze można by było dodać, no to bierz się do pracy. Najgorsze to to, że trzeba wody najpierw zagrzać, żeby można było prać. Tak. Dzieci wkładały palce tam w te dwa woreczki. No a później mąż niech wyżyma. Ale to już jest lepszy model, bo kiedyś były franie bez wyżymaczki i z wyżymaczką. To jest lepszy już model. No, bez wyżymaczki. Rozumiem. Była tańsza i droższa, bo była tańsza i droższa. Tak. Z wyżymaczką była droższa, a bez wyżymaczki była tańsza. Tak. Jak już pranie weszły, to ja już byłam nawet matką. Tak, to był model. Słuchajcie, a teraz mamy nowy odkurzacz. Poproszę o kolejny slajd. Tak? Odkurzacz jest taki współczesny i poprosimy o krótki propozycję dialogu na temat odkurzania. Od czego byśmy zaczęli? To kto dzisiaj odkurza? Ty czy ja? Dobrze. Pierwsze pytanie poszło. Teraz poprosimy o odpowiedź na to pytanie. No, zależy jak, no tak, zależy jakim modelem mam odkurzacz. Dobrze. Kto dzisiaj odkurza? To zależy jaki model odkurzacza, tak to jaki model mam odkurzacz. I teraz co na scenę wypadło? Ja odkurzałam w tamtym tygodniu, ja dzisiaj odpoczywam. Tak. Dobrze. Dobrze. No, świetnie. Jeszcze potrzebujemy jeszcze jedną kwestię. Chociaż nie, one się na tych trzech kończą. Tak. Dobrze, to Gosiu, przypomnij, co jest do powiedzenia, bo Gosia to zapisuje ręcznie. To kto dzisiaj odkurza? Tak. A jakim modelem odkurzacza mam odkurzać? Ja odkurzałam w zeszłym tygodniu, a dzisiaj odpoczywam. I teraz podział na rolę. Kto co będzie grał tutaj? Kto zaczyna? To tak jak mówiła, kto mówił pierwszy? Nie, no ty byłeś. Dobra. Kto dzisiaj odkurza? Nie. Kto dzisiaj odkurza? Taka jest pierwsza. Ja mówiła. Ania mówiła pierwsza. Proszę. Dobra.
Kto dzisiaj odkurza? No, zależy jakim modelem. Ja odkurzałam w tamtym tygodniu, ja dzisiaj odpoczywam. No, super. Brawo. 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 To mamy kolejną scenkę, poprosimy następny slajd. Ale drogi Pani, to można pociągnąć dalej, bo jesteście we trzy i możecie potem rozpisać dyskusję na ten temat, że kiedy to moja babcia na przykład zamiatała miotło, a Ty masz dwa modele odkurzacza do wyboru i jeszcze nie chcesz nic robić. No nie wiem, ale... A ja chcę tylko powiedzieć, że w wielu domach są całe historie na temat tego, co zostało przypadkowo wciągnięte do odkurzacza. Od dramatycznych opowieści, które czasami po prostu aż trudno wysłuchać, że ktoś wciągnął chomika, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ale obrączki. Oj, Panie Marku, to już jest horror wtedy. To jest horror, tak, ale zobaczcie, ile można powymyślać w związku z odkurzaniem. A teraz zapraszam do kolejnej sceny życia domowego, która może się przydać w domowym teatrze radiowym, a mianowicie prasowanie. Czekamy na propozycję dialogu o prasowaniu. Ojej, co to jest? Żelazko starej generacji. Już zapomniałaś? Żelazko, które miało duszę. A dusza, to wiem, co to jest, ale że w tym? Ale trzeba było rozpalić ogień, żeby można było duszę włożyć do ognia. Do ognia, no to a potem co z tym dalej? To był taki haczyk, tym haczykiem się wyjmowało duszę i do żelazka. I do żelazka. I się prasowało. A jak dusza wystygła, to co? To trzeba było mieć dwie na zmianę. Jedna się grzała, drugą się już prasowało. Bardzo to skomplikowane. No tak. To ja tym nie pracuję. Moja mama była krawcową, to miała dwie dusze do jednego żelazka. Oj, żebyśmy my tak mieli dwie dusze nasze. To jest scenariusz po prostu. To jest scenariusz, opowieść o prasowaniu, o tym, że wnuczka metafizyczna, bo żelazko miało duszę, teraz to już niestety tylko wodę w środku, żelazko na parę. Piękna opowieść. Możecie panie we trzy zrobić po prostu taki spektakl, to jest rewelacja, to jest gotowe. Tak. I ta opowieść jakby tutaj... Przyszło dopiero, ale teraz uświadomiłem, że to haczykiem trzeba było wyciągać, to od razu ten haczyk stanął przed oczyma, jak Pani opowiadała. Tak, oczywiście. W każdej duszy była dziurka. Była ta dziurka najważniejsza, bo ona musiała być dopasowana do końcówki haczyka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dostałam jako dziewczynka, małe dziecko, malutkie, takie właśnie jak tu widać, tylko że malutkie, dla lalek. Oczywiście strasznie to przeżywałam, bo mi rodzice nie pozwolili, żebym ja sama tą duszę nagrzewała. Ale ta dusza była w środku, miała taki tył, to żelazko miało takie drzwiczki, podnosiło się do góry, zamykało, więc ja tą duszę wyjmowałam, trzymałam na rączce, przyglądałam się i potem prosiłam babcię albo mamusię, ale ugrzej mi to, żebym mogła prasować. Koniecznie chciałam chociaż jedną sukieneczkę dla lalki wyprasować. No bo uważałam, że jak to zabawka, to ona musi działać. Aha. A rodzice mi nie pozwalali, żebym się nie poparzyła, że broń Boże, nie próbuj sama. Ja wiem, to po co tam duszę zrobili do środka. No, ta dusza dla mnie była taka bardzo inspirująca. Piesy miały jeszcze fajerki. I ten haczyk był też potrzebny, żeby można było fajerkę zdjąć, fajerkę założyć. A ja miałam takie kółko jeszcze i jeździłam po podwórku na fajerce i na kółku. Dziszu, ale tamten haczyk musiał być duży, żeby się człowiek nie poparzył. No, haczyk musiał być dłuższy, dlatego żeby nie poparzył. Nie było takie ważne, Dziszu, końcóweczka, żeby weszła w tą dziurkę. Bo jak ale był większy, ale to nie tam haczyk musiał być dłuższy, bo przecież mogłaby sobie poparzyć się. Tak. Musiał być długi, dlatego... Tak. Ja nie wiem, czy widać, ale ja mam w ręku taki haczyk.
Widać, ale popatrz. Ja mam w ręku taki haczyk i on jest długi i tu ma końcóweczkę jeszcze taką mosiężną, chyba tak, tego. Zawinięta, ale tak, pani chyba do kominka haczyk. Nie, to jest oryginalny haczyk z mojego domu rodzinnego, w którym był piec, w którym się paliło węglem. I to jest oryginalny haczyk z mojego domu. Tak, prawda, też mam gdzieś taki odłożony. I tak samo mam żelazko z duszą. W środku ma duszę, stare ma duszę i ono też działało. W moim dzieciństwie jeszcze prasowano też takim żelazkiem. Także jest cała odpowiedź. Dobrze, że to jest nagrane, gotowy scenariusz. A jest gotowy scenariusz. Ale świetnie. Ale w ogóle historia prasowania jest niezwykła, bo w baroku były modne takie żaboty i mankiety. I były specjalne takie i czepce. Panie domu nosiły czepce na głowach. I one rurkowane, były rurkowane. Tak? Rurkowane, i były specjalne takie szczypce do prasowania tych czepców i tych koronkowych żabotów. Tak. Natomiast koronki brabanckie, jakie nosili magnaci, nawet nasi polscy, one były tak drogie, że praczki nawet tych magnackich domach nie umiały właściwie tych koronek brabanckich uprać. I one były, te całe paki białych koszul i gorsów, koszul męskich i koronek damskich były wysyłane do Francji i prane tam specjalnie przez specjalne praczki, które trudniły się tylko praniem koronek. Więc to prasowanie i to pranie to całe epopeje. Jak to, czym i kiedy i pranie to w ogóle była przecież, nie wiem, w takim XIX-wiecznym domu jeszcze, no to była cała epopeja, XVIII-XIX-wieczny. Jak w wiejskim trochę może lepiej, ale w miejskim to nanoszenie tej wody do prania na te piętra kamienic czy domów, no to była ciężka praca, nie? Słuchajcie, i ostatni temat już nie dotyczący pracy, a czasu relacji. Na kamieniach przy stawie było prane. Tak. Na świeżym powietrzu i dlatego na przykład chłopstwo miało piękne białe koszule i były wieszane na sznurkach na świeżym powietrzu, pachnące. Słońce zrobiło swoje, jeszcze były bielusieńkie takie. Mm-hmm. Tak. No i też święto, gdzie po prostu na czym bolewamy, nie? Że nie ma dzisiaj sygnału od świętego ubrania się na przykład. No tak. Odeszło nam to. Niedzielne ubranie. Niedzielę do kościoła się szło w innych butach, w innej sukience. Tak, to też kształtowało takie poczucie wewnętrzne wyjątkowości danego dnia, czy uroczystości, czy obowiązkowości. I to, żeśmy trochę zgubili. No tak jak zgubiliśmy na przykład obchodzenie imienin. A teraz przykład. Mam bambino, widzę. O, bambino. Tak, właśnie. I teraz słuchajcie, dialog po prostu o potańcówce, taki jak się to kiedyś mówiło, prywatce w domu. Nie wiem, czy panie pamiętacie, ale my tu sięgamy pamięcią i dla nas to jest takie oczywiste, dla młodszego pokolenia zupełnie nie, że jak były imieniny w domach, to po kawie włączało się adapter, tercet egzotyczny i była taka mała potańcówka, nie? Tak było. U państwa też tak było? Tak. No to właśnie. To teraz wymyślmy rozmowę, dialog, bo przecież to bardzo fajnie można w tle puścić jakąś muzykę i dialog taki zachęcający do tańczenia albo słuchania muzyki właśnie, czyli teraz jesteśmy przy temacie tańczenia. Miałam bambino przecież na. Ale takie właśnie? Widzę bambino, ale czy masz płyty do niego? No właśnie. Kto ma płyty? Ja mam w piwnicy, słuchajcie. I to dużą ilość zachowaną. No mogę ciekawe, czy będzie działał, czy będzie działał. Najważniejsze to są głośniki tam, jak one działają, to już będzie fajnie. Słuchajcie, teraz zobaczcie państwo, jak przed nami ciekawa scena, nagrana w piwnicy, w poszukiwaniu płyt gramofonowych, które by były możliwe do odtworzenia na starym adapterze. I teraz w tej piwnicy możemy oczywiście powymyślać,
A co to jest? A co to jest za talerz? Ja go nie pamiętam. A skąd on się tu wziął? Okazuje się, że natrafiliśmy na jakiś zabytkowy, pamiątkowy talerz, który zmieni nasze życie. Albo niekoniecznie będzie początkiem wspominania o babci, która na tym talerzu przygotowywała wspaniałe ciasto drożdżowe i częstowała wszystkich okolicznych sąsiadów i przychodziła rodzina i można opowiedzieć o tym, jak ten stół był nakrywany, o tym, jaka była tradycja siadania przy stole, że zapraszało się tego wuja, tego niebo, on zrobił coś takiego, że się go wykluczyło z rodziny. No nie wiem, no coś można by wymyślać. Można wymyśleć, w jakiej sytuacji się na przykład pękł albo stługa, kto to sklejał, a dlaczego, a jaka ta pamiątka, przy jakiej okazji, przy jakiej uroczystości, a że to zostało jako relikt, a wspomnienie, tak jak pani mówiła, Małgosia, o babci, czy tam o cioci, której pamiętasz, ona tam zawsze tak lubiła ten talerzyk, prosiła na niej, żeby ciasto podawać dla niej. Tak lubię na niego patrzeć. Taką miałam właśnie babcię. Myśmy dość długo trzymali taki malutki, jeden błękitny talerzyk z niezapominajką. I pamiętam, że kiedyś przy przekładaniu gdzieś tam się tak stukł, że już nie mogliśmy tego skleić. I za mną historia zaginęła. No tak, a to jest piękna historia, to można opowiedzieć. A teraz zamieniłem się w słuch i jak pani powiedziała niezapominajka, to zobaczyłem ten talerz. Tak, ja też. Pięknie pani to opowiedziała. I warto było powiedzieć z niezapominajką, ponieważ gdyby pani powiedziała na przykład z kwiatem, to nie wiem, to by było nie to samo, bo może być też róża, jakieś inne ornamenty. Jak pani powiedziała z niezapominajką, to od razu zobaczyłem konkretny kwiatek, jako ten wzór namalowany i już zaciągać tą opowieść. Tak, no to prawda. Dlatego warto nam w słuchowisku radiowym troszkę więcej opowiadać, niż zwykle nam przychodzi to tak w praktyce codziennego życia, nie? Czyli znaczy podawać więcej szczegółów. Tak. Na przykład wchodząc do piwnicy możemy, no bo możemy też naprawdę zejść z dyktafonem, ze smartfonem do piwnicy, a możemy w pokoju stołowym udać, że w tej piwnicy jesteśmy. Ale zawsze powinno być coś takiego, ojejku, jak tu zimno. Oj. Ale coś pachnie, chyba się jakiś słoik nam rozbił. Czy jakieś elementy takie działające na wyobrażenie zmysłowego kontaktu z tą istotą. Pajęczyna, a w ogóle sam pogłos. Tak. Albo na przykład, słuchaj, gdzie tu jest kontakt, bo nic nie widzę. Jeśli to jest na przykład... No i trzask zapałki, zapalona świeczka, bo światło się zepsuło. Prawda? To teraz zrobimy sobie... tak, albo pstrykot latarki, prawda? Który albo tak. Teraz już rzadko kto schodzi ze świeczką do komórki czy do piwnicy, ale to fakt, że to już jest nauczenie, że przy sobie trzeba mieć jakąś nawet malutką latareczkę, albo ma się komórkę, w której jest latarka. Mało romantyczne. To już uczę, kiedyś tak długo dłubałam przy dziurce z kluczem i w końcu mówię, no i co ja się męczę? Przecież wyjmuję komórkę, przyciskam i mam latarkę, ale to do tego trzeba, jak ja to mówię, przyzwyczaić się, nabrać nawyku pewnego do nowoczesności. No, tak. Tak to jest, taki numer. To teraz ja zapisałam ten tekst, który pani wymyśliłyście. O, widzę bambino, czy masz płyty? Potem druga kwestia była, a kto ma płyty? Ja mam w piwnicy. Ale zobaczcie, czy działają głośniki. Tak, bo to najważniejsze, bo ja już spotkałam taki no, dosyć ładny, stary. Niestety nigdzie nie można było dostać, chcieliśmy z małżonkiem uczynić go, nigdzie nie można było dostać głośniku, bo mówią, no piękny jest, ale tylko na wystawę jako relikt przeszłych czasów, bo niestety już tego się nie uzyska. No i tak się mówi. Dlatego zadałam to pytanie, bo mi się przypomniało, że niedawno mieliśmy taki problem jakieś pół roku temu. Na takim targu takie coś można znaleźć. A no właśnie. No właśnie. Jakoś tak odstawiliśmy problem i problem zniknął. Czasami tak bywa. Jak się od razu coś nie pociągnie, coś to potem znika. Dobrze, to teraz panie nie nagrywamy, chociaż i tak nagrywamy, bo przecież całość naszego spotkania jest też nagrywana, ale spróbujmy już aktorsko odegrać tą scenkę o gramofonie Bambino. Gosiu, przypomnij, jakie są teksty. O, widzę Bambino, czy masz płyty? Kto ma płyty? Ja mam w piwnicy.
Ale najważniejsze, czy działają głośniki. I teraz między paniami niech ten dialog się rozegra. Uwaga. Startujemy. O, widzę Bambino. Masz płyty? A, mam! Płyty w piwnicy. Ale zobaczcie, czy działają. Ale najważniejsze. Ale ja myślałam, że trzecia osoba mówi. Przepraszam, zawiesiłam się. Bo myślałam, że trzecia osoba mówi, bo trzecia osoba miała powiedzieć na temat głośników. Tak, tak. Ty mówiłaś. Ja mam mówić? Bo myślałam, że Wieśnisia będzie też mówiła. Jako nie, trzecia osoba. Przepraszam. Wieśni bardzo słabo słychać, bo daleko siedzi. Z daleko aha, siedzi. No to dlatego, że głosu nie zabierałam, co się działo. A, no a teraz bardzo dobrze. Ale Zdzisiu, to może powiesz tą ostatnią kwestię. Będzie fajnie. Tak, tak. To jeszcze raz, tak? Jeszcze raz. O tych głośnikach mam mówić. Tak, że najważniejsze głośniki. Ciekawe, czy działają głośniki, tak? Dobrze. No to od początku. Zaczynamy, tak? Tak. O, Bambino, masz do niego płyty? Tak, mam płyty w piwnicy. No ale najważniejsze to są głośniki, czy one działają w ogóle? Brawo, świetnie. Brawo, świetnie, tak jest, bardzo dobrze. Powiem tak od strony reżyserskiej, że mamy do czynienia z trzema rozmaitymi nastrojami, prawda? Tutaj trzy osoby są w różnym nastroju i taki właśnie jakby dociekliwy na końcu ten głos, troszkę taki, no dziewczyny, słuchajcie, spokojnie, spokojnie, to zobaczmy, czy to w ogóle działa, nie? Tak, jeszcze... tak, bardzo fajnie. Fantastyczny tak. Pani Ani. Pani Ania już tańczy, już tańczy. Przynoszę płyty i wydawa na 102, słuchajcie. Tak, a słuchajcie, spróbujmy właśnie to według tych uwag reżyserskich rozegrać, czyli na pierwszy głos mówi tak właściwie, że coś się nowego zaczyna dziać, prawda? Drugi już właściwie wchodzi cały w temat, po prostu już tańczy, już się bawi, a trzeci racjonalnie, technicznie, spokojnie. Ale jeszcze, ale jeszcze można dodać, spotkanie... tak, tak. Jeszcze można to... dodać, słuchajcie dziewczyny, Felek się na wszystkim zna, jak on obejrzy te Bambino, to będzie wiedział, czy głośniki są dobre, czy nie. O, tak. Proszę. Dobrze, to jest świetny tekst. Tak, tak jest. Tak. Bardzo dobry jest koniec. Felek, czyli no, Marek Siódym. Tak. Właśnie, ale słuchajcie, super. Ale teraz powiedzcie mi taką rzecz. Teraz tak, z tego, co ja po głosach rozpoznaję, to ostatnia kwestia o Felku, to jest pani z dziś. Tak. Ale teraz, jak zagramy teraz od początku do końca, to chciałbym, żeby właśnie po Felku i pani z dziś jeszcze odezwały się dwie panie wcześniejsze, które biorą udział. Nie muszą po prostu mówić konkretnych tekstów, tylko żeby wyraziły albo ojej, o, jakie, wymyślcie jakieś panie reakcje. No ja powiem świetnie, już zaczynamy zabawę. Może, tak, ale może, mogą te reakcje być też różne po prostu, nie? Bo tak. Wasz stosunek do pana Felka może być bardzo różny. Felek, on się na niczym nie skupia. Ale nawet nie musicie mówić, bo chciałbym, żebyśmy wypróbowali, mówiąc uczenie, dźwięki paralingwistyczne, czyli aha, wow, to są takie, które nie są konkretnymi wyrazami, ale które dużo mówią o tym, co czuł, o emocji. To bym poprosił o zagranie w całości tego dialogu. Uwaga, rozpoczynamy. Start. O, Bambino, masz do niego płyty? Mam płyty w piwnicy. No ale słuchajcie, najważniejsze, czy głośniki działają. Bambino, Bambino, ty za mało latek masz, Bambino. Taka była gdzieś płyta. Aniu, może taką masz. Ale słuchajcie, można sprowadzić Felka. On się na wszystkim zna i on może sprawdzić, czy te głośniki są dobre. Tak? Dobra myśl. O, to jest szansa. Uruchomić Bambino. A Felek dla Ani to wszystko zrobi. Domyślałam się. Ja proponuję. Ja przyjdę, teraz jeszcze nagram to z dyktafonem, bo mi się tak podoba ten tekst, że ja chciałbym go mieć i tam dodam trochę dźwięków.
i pokażemy wam za tydzień. Za tydzień pokażemy. To poczekajcie, tylko idę po smartfona. Albo ja to wytnę z tego naszego nagrania. Pani Grażyna, a będzie pani mogła wyciąć te fragmenty tylko? Tak, tak, ja to wytnę, bo drugi raz to się nie uda tak fajnie zrobić. Jak to jako reżyser poproszę drugi raz, dobrze? To jeszcze Marek pójdzie po smartfona i nagramy panie. Ale jeszcze miały być te dźwięki typu my, łe, albo tam coś tam takiego. No może spróbujecie to poinkrustować na końcu. To mogą być te dźwięki przed tym, jak widziałam. Do nagrania, które poszło. Obydwie panie bardzo uprzejmie wyraziły swoje zdanie na temat Felka, że go lubią, akceptują, a dla słuchowiska radiowego lepiej byłoby, gdybyście miały różne zdania o Felku. No właśnie. Bo też właśnie dziewczyny mogą kręcić nosem. Które zdanie? No tak, ale no drugi raz... się między sobą. No drugi już będzie pewno inny zupełnie, bo już Szczek nie pamięta, co powiedział, bo to jest ad hoc. To, co przyszło do głowy, to się powiedziało. To my pamiętamy. Dobrze. No to. Uwaga. Poproszę. O przepraszam. Przepraszam, nie włączyłem jeszcze, przepraszam. Jeszcze raz? Tak, teraz. O, Bambino. A masz do niego płyty? Mam płyty w piwnicy. No ale słuchajcie, najważniejsze są głośniki, nie wiadomo, czy działają. No właśnie, jak tu naprawić, albo jak to sprawdzić? Ja myślę, że może po Felka posłać, niech Felek przyjdzie. On się na wszystkim zna. Tak? O, przypuszczałam, że taki będzie. No tak, tym bardziej, że dla Hani to wszystko zrobił. O, to. Super sprawa, czyli bala. Mka będzie dziś wieczorem. Już słyszę te melodie. Bambino, bambino, ty za mały jesteś pewno, albo tam coś innego było, nie wiem. Coś tam było jakimś małym chłopczyku Bambino. Jak nasz adapter. Świetnie. Bardzo dobrze. Ja tylko jeszcze jedno coś sprawdzę. Momencik. Czy nabrałaś? Tak, jak nam to była to było. Ostatnio. To. No super. Słuchajcie, najważniejsze są głośniki, nie wiadomo, czy działają. Przepraszam, tylko jeszcze raz, zobaczcie panie, jak to teraz wyszło w nagraniu. Ja przyłożę teraz, odtworzę to na swoim smartfonie. Ale słuchajcie, najważniejsze są głośniki, nie wiadomo, czy działają. No właśnie, jak to naprawić, albo jak to sprawdzić? Ja myślę, że może po Felka posłać, niech Felek przyjdzie. On się na wszystkim zna. Tak? O, przypuszczałam, że tak będzie. No tak. Tym bardziej, że on dla Hani to wszystko zrobił. No to super sprawa, czyli bala. Mka będzie dziś wieczorem. Już słyszę te melodie. Bambino, bambino. Ty za mały jesteś pewno, albo tam coś innego było, nie wiem. Czy tam było jakiś mały chłopiec z Bambino? Jak nas, Adam? Świetnie. Jeszcze, no jak słychać było dobrze, proszę powiedzieć. Tak, było słychać. W początku nie było słychać, samego startu, może tak, a dalej wszystko bardzo dobrze. No słuchajcie, no właśnie, to odległość nie gra roli, widać. No tak, to jednak jest coś. Ja myślę, że było słychać nawet pana Felka, który mówił świetnie. Słuchajcie, czyli teraz tylko wystarczy losować, do której piwnicy idziemy. Zapraszam do swojej. No właśnie. A tam jest dużo płyt, można wybierać. Dobrze. To dzisiaj żeśmy się sporo nauczyli, myślę. Tak, i poćwiczyli, i się nauczyli, i w ogóle wypróbowali, także dzisiaj był bardzo interaktywny. Tak, bardzo pracowite spotkanie. Bardzo. Tak, jest, świetnie. Zamykam, tak uważamy. Czy jeszcze coś nie mamy jakoś? Nie mamy już z prezentacji nic, już tu wszystko, dobra. Tak, tak. To ja już zamykam nasz ten pulpit i już jesteśmy tu z powrotem. No słuchajcie, jest to wszystko całe nagrane.
Ja spróbuję, no bo oczywiście przygotuję to znowu do zamieszczenia, tak żeby wszystko było dostępne. Niemniej jednak no można z tego powycinać takie fragmenty, spróbuję, tak, no to troszkę potrwa, no na przykład tą drugą wersję, tak, no bo tutaj pan Marek nagrał jedną wersję, a jest tam ta druga wersja, no bo to zawsze tak jest, no spontanicznie dwa razy tak samo nie wyjdzie, no nie ma szansy, a tamta jest też dobra, myślę, że też jest właśnie fajna, także i coś z tych dwóch wersji już rzeczywiście, tak jak pan to odtworzył teraz przy tym głośniku z komputera, no to zupełnie jakby się radia słuchało, takiego jeszcze starego. To były takie radia, jak one się nazywały? Pionierek był nasz polski kanał. Pionierek, że nie takie czyste, tylko takie ze starego radia. Z zielonym oczkiem. Tak. Takiego pionierka. Pani byłyście każda w swoim mieszkaniu. Nie musiałyście się spotykać w jednym pomieszczeniu. Zrobiłyście w ciągu kilku minut słuchowisko radiowe, podzieliłyście się rolami. Scenariusz był nie napisany, tylko improwizowałyście na zadany temat. Wiedziałyście, kiedy która mówi, nie mówiłyście równocześnie, bo to też jest bardzo ważne, żeby się te głosy nie nakładały, żeby się nie przekrzykiwać w trakcie mówienia dialogów, że jedną kwestię wypowiada jeden aktor, potem odpowiada drugi. Jeśli nałożone są głosy, to one też muszą mieć jakiś sens, nie? Ale zrobiłyście to wszystko bardzo przejrzyście, panie. Nie było żadnych problemów też z tym, że jakaś długa pauza, która nie wiedziała, co ma powiedzieć. No super, uważam, że świetnie. Myślę, że same jesteście zadowolone, że się tak udało. Jeszcze Teatr Powszechny nas drzewno. Zaangażuje. Po tej epidemii, że to jest możliwe. Jest to teatr międzypokoleniowy jeszcze, ale już międzydomowy. Dokładnie. I międzymiastowy. Aczkolwiek to brzmi już. Miejski miastowy. Oczekiwania nasze w kolejce na pocztach, żeby się połączyć z kimś. No właśnie. No dobrze, proszę Państwa, czyli co? Czyli myślę, że na dzisiaj tak jest. Rzeczywiście wykonaliśmy ciężką pracę, znaczy no głównie Państwo wykonali i tutaj uczestnicy. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przed nami znowu tydzień ciężkiej pracy. My się znowu spotkamy w poniedziałek. W międzyczasie znowu coś tam pewnie doszlifujemy. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Małgosiu, Panie Marku za fantastyczne warsztaty. Ja uważam.